Siemanko, Kamil Lokar Fishing, witajcie z Wygonina. Kolejny przystanek na mojej karpiowej drodze, jezioro Wygonin. Piękne, klimatyczne miejsce w środku lasu. Na początku, przepraszam za głos, ale troszeczkę choroba mnie pozamiatała. Posłuchajcie, miejsce, do którego tak naprawdę wybieram się już chyba od 2 albo nawet 3 lat, ale miejsce, do którego jakoś nigdy nie mogłem trafić, ponieważ zawsze coś stawało mi na drodze, czy to obowiązki domowe, praca, bądź coś innego. Wiecznie były problemy, żebym tutaj przyjechał. Moje serce raduje się, bo naprawdę jest tutaj klimatycznie i naprawdę tutaj jestem. Stoję na tak zwanej Wygonińskiej Alei, tak ja ją nazwałem, piękna aleja, w której mam nadzieję, że będę miał przyjemność zrobić sobie zdjęcie z rybą, z wygonińskim karpiem. Ja już od wczoraj na miejscu, biwak rozbity, wędki są w wodzie, więc czekam na pierwszego czarnucha z Wygonina, bo tutaj klimat tego miejsca i ryby, jakie tutaj pływają w tym jeziorze, są naprawdę wyjątkowe i warte tego, by położyć je na macie. Mamy tak naprawdę okienko pogodowe, bo od wczoraj przywitała mnie tradycyjnie burza i przywitał mnie deszcz i tak naprawdę dopiero z pół godziny temu przestał ten deszcz padać, więc mamy delikatne okienko, aby móc włączyć kamerę i coś tam dla Was nagrać. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to wyjątkowe miejsce, wyjątkowy klimat. Woda jest tutaj bardzo głęboka, woda jest tutaj bardzo przezroczysta, a aura tutaj otaczająca, no myślę, że każdemu karpiarzowi wynagrodzi tutaj wszystko i bycie tutaj to jest, myślę, takim karpiowym obowiązkiem każdego karpiarza. Ja jestem sam, troszeczkę plany były inne, troszeczkę tutaj skład miał być inny, lecz tutaj Karolcia chora, niestety nie mogła przyjechać, Rafał za dużo obowiązków pracy również musiał odmówić, niestety tak to bywa,
ale ja się nie poddaję. Było to moim bardzo mocnym marzeniem, pragnieniem, aby tutaj być i cieszę się podwójnie z tego, że mogę tutaj łowić, że mogę tutaj przebywać. Mi pozostaje czekać, ponieważ tak jak wspomniałem, wędki są w wodzie, zestawy w wodzie i oddać się tej ciszy i oddać się temu pięknu. Kamilo Car Fishing, Jezioro Wygonin. Startujemy! Piękny odjazd, piękna walka z samego rana. Wczoraj wieczorkiem pierwsze branie, lecz spinka przy samym brzegu, karp nieduży. Dzisiaj nad ranem branie numer 2. Tutaj woda jest bardzo głęboka, więc naprawdę te ryby mają gdzie uciekać. Chyba pełno łuski, jeżeli dobrze widziałem, ale pięknie walczy, naprawdę to trzeba przyznać, piękna walka z samego rana.
Opa, i jest mój. O, super. Pełno łuski. Pełno łuski karpik. No ładna szczuczka. O, no super. Świetna ryba. Myślę, że około 13-14 kg. Ale jest. A więc mamy to. Pierwszy karp z Wygonina. I to jeszcze pełnołuski. A jak wiecie, kocham pełnołuskie karpi. Ok, wracamy do brzegu z mega uśmiechniętą buzią. Trzymajcie się. Przywitać się z Wami z Wygonina. Tak piękną rybą było moim marzeniem. A jeszcze na dodatek pełnołuska. Przepięknie. Jestem mega szczęśliwy. Witajcie na Wygoninie. A mnie dzień wita pięknym braniem i pięknym karpiem. 16 kilo. I jeszcze na dodatek pełnołuski. Jestem przeszczęśliwy. Opa. Jest i on. Pierwszy wygoniński mój karp. I jeszcze pełnołuski. A wiecie, że kocham pełnołuskie. Mega szczęśliwy. Naprawdę. Ta pasja daje mi dużo radości. I niesamowicie cieszy moje serducho. Zestaw w wodzie. Ponad 40 godzin. 2 razy 20 mm. Tuńczyk z pieprzem. Piękne poranne branie. 6:30 i melduje się. Pierwszy wygoniński karp. Ale jestem szczęśliwy. Pełnołuski. Moje szczęście nie zna granic. Łezka mi poleciała, dlatego że jestem bardzo szczęśliwy. Ta pasja naprawdę daje mi bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo radości. Przetrę obiektyw. Posłuchajcie, tego karpia dedykuję przede wszystkim Karolinie, bo miała tutaj być ze mną, lecz choroba troszeczkę ją pozamiatała. I tego karpia dedykuję moim kochanym dzieciom, Mai oraz Oliwierowi. Kocham całą trójkę. Jestem przeszczęśliwy, aż mi się za wokół kręci. Dobra. Niby to tylko karp, niby to zwykła ryba, ale dla mnie coś ważnego. Okej, ja idę na śniadanie, idę na kawkę i czekam dalej. Trzymajcie się i do usłyszenia. Wow. Piękny zachodni wiatr, który od wczoraj delikatnie się rozkręca,
co przełożyło się na aktywność ryb i przełożyło się zdecydowanie na brania. Pójdziemy teraz do namiotu, aby delikatnie podsumować te dwie doby, które już są za nami. Musimy się troszeczkę schować, bo jest zbyt mocny wiatr, aby głos był czysty. Możemy kontynuować nasze pogaduszki. Ja już troszeczkę się odizolowałem od wiatru. Z jednej strony mega pięknie, że on wieje i tak dalej, ale z drugiej strony do nagrywki jest on niepotrzebny, ale niestety nie można mieć wszystkiego naraz. Ja akurat cieszę się z niego, że on jest i że on tak dosyć mocno dokazuje. Posłuchajcie, no powoli mija druga doba mojej tutaj zasiadki nad wygoninem, więc czas na malutkie podsumowanie. Zacznę może od wody. Co prawda nie ma tutaj za dużo co o niej mówić, ponieważ większość skarpiarzy zna to miejsce, zna te wyjątkowe jezioro, bo jest to woda bardzo specyficzna i bardzo klimatyczna. Jest tutaj bardzo pięknie, więc mi się wydaje, że większość karpiarzy tutaj już jakieś tam informacje o tej wodzie na pewno uzyskała i też na pewno większość karpiarzy już tą wodę odwiedziła. No mi niestety nie było to dane wcześniej, ale stety jest mi to dane akurat teraz w tym momencie. Wiadomo, no są różne przypadki w życiu. Najważniejsze, że tutaj jestem i najważniejsze, że mogę łowić. Jeżeli chodzi o samą wodę, znajdziecie tutaj, jeżeli będziecie chcieli przyjechać, znajdziecie tutaj rezerwację na Booking Fish. Arkadiusz Kaszecki, do niego proszę się zgłaszać i na pewno on tutaj Wam pomoże i wybrać stanowisko i samą rezerwację również u niego zrealizujecie. Tak też było moim przypadkiem, w moim przypadku tak też było, ponieważ ja odezwałem się do Arka w zeszłym roku. No i jak to wiadomo, jeżeli jedziesz na wodę, gdzie za bardzo nie wiesz, jakie tam są zwyczaje, jeżeli chodzi o ryby, nie wiesz, jakie są głębokości, nie wiesz, która część jeziora jest płytsza, głęboka i tak dalej, więc warto zawsze zaczerpnąć informacje od osoby, która wie lub która się tutaj zajmuje tym jeziorem. Arkadiusz się zajmuje tym jeziorem, on się zajmuje również rezerwacją, więc tutaj z nim porozmawiałem odnośnie miejsca, poprosiłem, ażeby troszeczkę mi podpowiedział, doradził. Wiadomo, jeżeli rezerwujesz też stanowisko kilka miesięcy wcześniej, no nie jesteś w stanie przewidzieć, jaka będzie pogoda. A tutaj no niestety, albo istety, wszystko zależy od pogody. Ta zima, która była w tym roku, no przeciągnęła nas wszystkich maksymalnie, tak? Więc Arkadiusz wytypował mi stanowisko numer 6 i 7. Myślę, że takie bezpieczne stanowisko, jeżeli chodzi o porę roku. Mamy koniec maja, drugą połowę maja, końcówkę maja. Więc ja tutaj znajdę głębokości od 2 metrów do 10, na których, że tak powiem, łowię, ale jest tutaj też 12-13 metrów. Dalej już nie wypływałem, dalej już nie szukałem swojej miejscówki. Więc są tutaj takie, że tak powiem, dwa warianty. Możemy łowić troszeczkę płciej, możemy łowić troszeczkę głębiej. Więc jest tutaj jak najbardziej taki wariant, gdyby jeszcze było troszeczkę za zimno lub gdyby już było fajnie ciepło. Więc tak jak mówię, odzywajcie się do Arkadiusza, Booking Fish, tam na pewno załatwicie wszystkie tematy związane z wizytą, z łowieniem na wygoninie. Dla mnie, dla osoby, która jest tu pierwszy raz, powiem Wam, że myślę, że na pewno nie ostatni, a miejsce, klimat i to, co się tutaj dzieje nad tym jeziorem, wynagrodzi każdemu karpiarzowi wszystko i na pewno każdemu karpiarzowi pozwoli się zrelaksować. To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą wodę. Jeżeli chodzi o miejsca, w których łowię, jeżeli chodzi o zestawy końcowe, w których łowię i jeżeli chodzi o kaliber kulek, smaki i tak dalej. Zacznijmy od miejsc. Po, że tak powiem, wstępnym wytypowaniu postanowiłem, że będę łowił na kilku głębokościach. Po to, aby wytypować sobie miejscówkę, po to, aby zlokalizować te ryby. Mam swoje zestawy umieszczone na 2 metrach, 4 metrach, 6 i 8, bo łowię tutaj na 4 kije. Od wczoraj do dnia dzisiejszego wypracowałem dwa brania. Wypracowałem branie z 4 metrów i wypracowałem branie z 6 metrów. Branie z 4 metrów była to bardzo malutka rybka, co w ogóle fajna sytuacja. Ryba po braniu zaraz wypłynęła do samej tafli wody. Tutaj łowi się na 4 metrach w odległości 40 metrów od brzegu, więc praktycznie wszystko widzimy. Rybka malutka, postanowiłem, że będę ją holował do brzegu. No i 5 metrów przed samymi nogami widziałem tą rybkę, bo tutaj woda jest bardzo przezroczysta. Rybka się spięła.
Szkoda, ale już pierwsze branie takie fajne, już pierwsze branie energiczne, więc tutaj człowiek był bardzo taki podniecony, że gdzieś tam coś tam może się już zaczyna. Następnie przyszedł wiatr, o którym, że tak powiem, przed chwilą mówiliśmy. Napomknę jeszcze, że cały dzień wczoraj padało. Poprzednia noc i cały dzień wczorajszy to była non-stop ulewa, raz mocniej, raz słabiej, ale deszcz cały czas dokazywał. Skończył się deszcz, nagle zaczął rozkręcać się zachodni wiatr i nagle ta ryba zaczęła tutaj być aktywna. Zaczęły się spławy na wodzie, więc ja już też byłem taki przygotowany na to, że jest szansa zrobić, wypracować jakieś branie. Godzina wieczorna upłynęła w ciszy, nocka cisza. Tutaj ja obudziłem się po 5 rano i po 5 rano już gdzieś tam zacząłem sobie się krzątać, zacząłem obserwować wodę. Spławy były regularne, co jakieś 20-30 minut był jakiś taki piękny, soczysty spław, a dzień wcześniej wieczorem również kilka takich mega soczystych spławów pojawiło się na wodzie, więc to tutaj już wiadomo, człowieka napawa i człowiek myśli, że może akurat przełoży się to na branie. Koło godziny 6.10, Boże, 6.30, branie do brzegu, po czym, gdy już dobiegłem do wędki, zaczął swinger jechać do góry, więc ryba, mi się wydaje, że zaczęła odpływać. Branie było z 6 metrów, no i piękny 16-kilowy karp pełnołuski, więc moja radość niesamowita, bo wiecie o tym, że kocham karpie pełnołuskie. Z głębokości pozostałych na razie nie było żadnego odzewu, na razie nie było brań, aczkolwiek uważam, że to wszystko się dopiero rozpoczyna, ponieważ woda jest strasznie teraz natleniona, widać to też po brzegu, w momencie, kiedy piana robi się, na brzegu, toczy się, że tak powiem, więc ta woda już jest coraz bardziej natleniona i wieje od wczoraj cały czas w moją stronę, w twarz, cały czas tutaj w stanowisko 6-7 w tą stronę tutaj jeziora. To tyle, jeżeli chodzi o głębokości i jeżeli wypracuję 2-3 brania, mi się wydaje, że też bardziej ukierunkuję się w daną głębokość, aby później położyć więcej zestawów, żeby zwiększyć swoje szanse na ponowne brania, na więcej ryb. Dalej, jeżeli chodzi o zanętę, jeżeli chodzi o kulki. Tutaj jedno z najważniejszych czynników, które tutaj utkwiło mi w głowie, zanim ja przyjechałem, na wodzie odbyły się zawody. Zawody były tutaj na całym jeziorze. Przepraszam. No i tutaj niedużo ryb było złapanych, czyli ta aktywność ryb nie była aż tak duża. Już jest pierwszy punkt, który daje nam do myślenia. Druga sprawa, nie wiemy, co karpiarze w jakich ilościach nęcili na naszym stanowisku przed nami. Więc tutaj drugi już punkt, który musimy sobie włożyć do głowy i go analizować, tak? Więc ja postanowiłem od samego początku, jeżeli chodzi o przynęty, łowić na gruby kaliber 20 mm i 24 mm. Obrałem sobie 3 przynęty, na które łowię. 2 razy kulka, jest to kulka Casquit i kulka Tuna Pepper. W kombinacji 1 tonąca 24 mm, 2 tonące 20 mm, 1 tonąca 20 mm oraz pizza corn od Bartka Celnego. W pojedynczym, że tak powiem, zestawieniu. I tutaj kulki oraz pizza cord jest tutaj jedynymi moimi przynętami, które zakładam na wóz. Jeżeli chodzi o kaliber, zdecydowałem się na większy, ponieważ chciałem troszeczkę przeselekcjonować. Taki był cel. Mam nadzieję, że on mi się uda, bo dopiero to jest wszystko początek. Chciałem przeselekcjonować te ryby i wypracować mniej brań, ale żeby te brania były bardziej wartościowe, bardziej soczyste. Tutaj pierwsze moje branie było właśnie na pizza cord, była to ta mniejsza rybka. Drugie branie było na zestawienie 2 razy 20 tonąca tuńczyk z pieprzem. Dlatego właśnie też postanowiłem łowić na ten duży kaliber, ażeby troszeczkę tą rybę wyselekcjonować. No i liczę na jakąś taką piękną, dużą rybkę z wygonina. Jeżeli chodzi o zanętę,
No tutaj gdzieś tam standardowo na razie podchodzę do tematu. Zrobiłem sobie delikatną mieszankę z rzepiku z konopią, orzecha tygrysiego, kulki pocięte na pół. Tutaj wymieszałem również aromaty kaskwida, tuńczyka z pieprzem oraz dorzuciłem troszeczkę kulek słodkich, słodkiego shrimpa, czyli słodką moją krewetkę. Tak, aby delikatnie gdzieś to tam, ta słodka nuta, gdzieś ona się tam unosiła. Przepraszam, wszystko gdzieś tam zostało zalane obficie bosterem squidowym oraz bosterem tuńczykowym. I taka mieszanka szła na zestaw. Do tego jeszcze około 10 kulek na przypon. Również podpięta była malutka PV-ka z pokruszonymi kulkami. I to wszystko, jeżeli chodzi o nęcenie. Jeżeli będę widział, że ta ryba wchodzi mi w łowisko i będę miał regularne brania, będę zwiększał nęcenie, zarówno te sypkie, czyli rzepik z konopią, orzech, kulki i tak dalej, jak i będę dorzucał troszeczkę więcej kulek w większej średnicy od położonego zestawu. Więc tutaj jak za bardzo filozofii nie ma, bardziej wydaje mi się, że ważne jest, ażeby w głowie właśnie poukładać sobie, przeanalizować troszeczkę temperaturę wody, temperaturę otoczenia, wiatr, to co mogło nas spotkać przed, czyli na przykład tak jak tutaj w moim wypadku zawody, czyli to też ma znaczenie, bo nie wiadomo czy poprzednicy nie nasypali za dużo żarcia, ponieważ też pierwszego dnia wypływając na 2 metry, gdzie wszystko widzę, położyłem zestaw w miejscu, gdzie widziałem kilka kulek, więc albo to są kulki, które zostały niewyjedzone przez karpie, albo są kulki po prostu, które nie wiem, karpią może nie smakowały, czy coś, w każdym razie one na dnie leżały. Następnego dnia, jak popłynąłem zobaczyć ten zestaw, również tam to wszystko leżało, więc gdzieś tam ta aktywność ryb na pewno tutaj, jeżeli chodzi o tą miejscówkę 2 metry, była mniejsza, pokarm nie został zjedzony. Dobra, no i to by było chyba, mówię, wstępem na tyle, więc najważniejsze, pamiętajcie, zawsze analizujcie sobie wszystkie punkty, wszystkie czynniki, wyciągajcie wnioski i nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego w 2 tygodnie przed zasiadką, pół roku przed zasiadką. Przyjedźmy na miejsce, zobaczmy wszystko, pogodę, temperaturę i tak dalej i wtedy dobierzmy zanętę, przynętę oraz sposób łowienia, sposób nęcenia, a mi się wydaje, że będzie to takim powolutku małym kluczykiem do przyszłego sukcesu. Ja jeszcze o sukcesie nie mówię, bo 2 brania to nie jest sukces, ale to też nie jest cisza. Więc coś tutaj zaczyna się dziać. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego wiatru, który, tak jak mówię, coraz bardziej się rozkręca. Troszeczkę chmury nachodzą, więc podejrzewam, że będzie padać, ale no gdzieś tam pogoda na to wskazuje, że do końca tygodnia ma lać. Więc to by było tyle. Ja pozostaje mi tylko czekać. Ja będę cierpliwie czekał na to wszystko, co tutaj się wydarzy w następnych dniach. No i widzimy się tak jak zawsze. Nie wiem kiedy i nie wiem w jakim momencie, w jakiej sytuacji. Na pewno jeszcze później pokażę Wam przypony, na pewno jeszcze później pokażę Wam troszeczkę jedzenia, które tutaj dla karpi szykuję. I co? No i pokażę Wam na pewno jeszcze troszeczkę wody, no bo ten wygonień, trzeba Wam przyznać, jest prześliczny. Więc do usłyszenia. No to w końcu doczekaliśmy się brania. 2 dni. Mocne, energiczne branko. I zobaczymy. Wystrzelił jak z torpedy.
No pięknie walczą tutaj te ryby, bardzo silne. No ale jest tutaj dosyć głęboko, więc mają gdzie uciekać. No piękna walka, powiem wam, że bardzo, bardzo silne rybki. Opa, o, mam cię. Grzecznie wpłynął do podwieraczka. Jest. A, super. No to jest. Kolejna piękna rybka. Myślę, że podobny kaliber. Około 14-15 kg. Super. Wow, ja bardzo zadowolony, 8 minut holu, wiem, bo mam na kamerze. No, ale rybka bardzo silna, bardzo fajna. Ja cieszę się znowu, ponownie, bardzo, bardzo mocno, ponieważ 2 dni rybka kazała na siebie czekać. Ale tak jak powtórzę to już niejednokrotnie, cierpliwi zawsze wygrywają. Super, mamy drugą rybkę z wygonina. Jest! Troszeczkę kazał na siebie czekać, ale po 2 dobach w końcu odpaliło. Odpaliła ta sama miejscówka, odpaliła ta sama wędka i odpaliła ta sama przynęta, czyli tuńczyk z pieprzem. Tym razem podbiłem ją malutką szesnasteczką tonącą sweet shrimpem, czyli słodką krewetką. 2 kulki tonące, 1 dwudziestka, 2 czternastka i mamy tym razem golca z wygonina. Opa. Niesamowita moja radość. O, 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 misiaczku, spokojnie. Wow, niesamowita radość. 2 rybka z wygonina. Piękny golczyk. Jezioro bardzo głębokie i ryby bardzo silne. Naprawdę mają gdzie uciekać i mają jak walczyć. Elegancja Francja. Czyli co? Kamil Okar Fishing zadowolony w 100%. Wracaj kochana do siebie i jeszcze tutaj mam nadzieję, że cię odwiedzę nieraz.
to chyba na szczęście odpłynęła pod nogami. Ja jestem bardzo szczęśliwy i bardzo zadowolony. Druga ryba wróciła do siebie, do swojego domku. Ja udaję się tym razem ponownie na kawkę i trzymajcie się. Do następnego. Przed wami ja, czyli szczęśliwy łowca. Rybka już wróciła do swojego domku, do swojego środowiska. Teraz czas wywieźć zestaw, na który było branie. Przy okazji pokażę wam zestaw, pokażę wam przypon i od razu go wywieziemy. Mam tutaj już gotowy zestaw, który za chwilę będziemy wieźć. Po kolei zacznę od, że tak powiem, samego końca. Jeżeli chodzi o włos, na włosie kuleczki dwie tonące, jedna dwudziestka, druga czternastka. Powiedziałem w wcześniejszym wejściu wideo, że była to kuleczka 16, lecz zwykłe przejęzyczenie. Do tego mój przyponik, już tutaj chyba standardowy, haczyk numer 2, twister longshank, do tego sztywna końcówka z fluorokarbonu, połączenie za pomocą węzła krowiego, plecionka bez otuliny 40. Tutaj już, tak powiem, cały czas jadę tym samym standardem. Do tego PV-eczka. W PV-erce jest pokrojone, pokruszone kuleczki. Również tego samego aromatu, czyli tuńczyk z pieprzem. Dlaczego przywiązane? Bo na pewno tutaj idzie to zauważyć. Przywiązałem swój włos z kulkami do PV-ki, ponieważ kładziemy to na głębokości 6-7 metrów, czyli zanim przypon do dna dobije, troszeczkę to będzie latać, troszeczkę to będzie takie, że tak powiem, wszystko wiotkie, więc chciałem to wszystko usztywnić tak, aby włos podczas spadania nie zaplątał się, czy to gdzieś pomiędzy PV-kę, czy to gdzieś może na ostrze haka. Stąd przywiązałem sobie włos do PV-ki i jak opadnie to wszystko na dno, puści to wszystko i będzie elegancko leżało i mam pewność, że zestaw będzie niepoplątany, włos z, czy to bądź haczykiem, czy to bądź PV-ką. Później ciężarek na zrywkę 250 gram, zamocowany tutaj żyłeczką cieniutką na zrywkę. Jest to żyłka bodajże 18, jeżeli dobrze pamiętam. Standardowy tutaj już klips z bolcem i już później procedura również standardowa, więc nie ma tutaj żadnych fanaberii. Ledcore około metrowy odcinek, bez rdzeniowy. I taki zestaw leci do wody i pokażę wam jeszcze zaraz zanętę. Zanęta moja pozostaje taka sama, bez zmian od samego początku. Jak sami widzicie, jest to tutaj mieszanka. W skład tej mieszanki wchodzi rzepik z konopią, orzech tygrysi, kulki pokrojone, kulki w całości. Wszystko to jest zasypane fishclot mixem oraz dosyć obficie zalane bosterem. Stosuję tutaj od samego początku tą zanętę. Zwiększyłem tylko troszeczkę dozowanie, jeżeli chodzi o zestaw. Na samym początku delikatnie rzucałem około jednej, dwóch mniejszych łyżeczek, plus do tego 5-10 kulek w całości. Teraz, kiedy z jednego miejsca mam już drugą rybę i gdzieś tam spławy jakieś tam pojawiają się w tym terenie, gdzieś tam ta ryba jest troszeczkę aktywniejsza, zwiększyłem dawkę wczoraj. Wczoraj dorzuciłem już 4 łychy takiego towaru, plus do tego 15 kulek i tak jak widzicie, rano przełożyło się to na branie. Ok, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zestaw końcowy i o zanęty. Ja biorę się za wywózkę. No i niestety, chciałem wam pokazać wywózkę, w sensie chciałem wam pokazać, jak tutaj jest głęboko, jak tutaj jest fajny, szybki spad, że tak powiem, ale zobaczcie sami. Rozpędało się małe tornado, deszcz, silny wiatr, więc niestety no, na razie wywózka musi poczekać. Zobaczcie sobie, mimo tego deszczu, jak tu jest pięknie. Ale się rozbujało, elegancja, Francja. Mamy cały czas zachodni wiatr. Cały czas tutaj nam natlenia tą wodę. No i oby coś ten wiatr przyniósł. Ja schowam się pod drzewko.
No ale się rozkulało. Jak chcę wywieźć zestaw, to musi padać. No ale tak to już jest. Dzisiaj jutro tak naprawdę pogoda pokazuje, że będą dosyć mocne deszcze i dosyć silny wiatr, więc trzeba być na to przygotowanym. Wow. Dobra, ja uciekam. Okienko przetarte. Ja uciekam do namiotu i pozostaje mi tylko czekać. Będę miał później gościa, z którym na pewno tam ze trzy szybkie zdania zamienię na filmie. Przyjdzie do mnie Arek, opiekun łowiska, właściciel Booking Fish, więc na pewno tam kilka zdań o wygoninie zamienimy. Więc do usłyszenia. Po deszczu i po silnym wietrze już tylko wspomnienie. Zobaczcie, jakie słoneczko piękne nad wygoninem. Bajka. Dobra, możemy spokojnie teraz wywieźć zestaw. Ja mam wszystko gotowe. Idę jeszcze tylko wziąć kuleczki. Zanęty mamy również gotową. Zestaw z PV-ką przygotowany i idziemy wieść zestawik. Wezmę jeszcze tylko kuleczki. Tuńczyk z pieprzem. Pik. I lecimy. Elegancko, czeka na swoją kolej. Zobaczę sobie sami, jak tutaj jest na stanowisku numer 6. Mocny spad. Ja swój zestaw umieszczam na głębokości 6-7 metrów, tutaj w tych granicach. Nie ma tutaj zbytnio zielska lub jakichś podwodnych zawad, więc możemy sobie spokojnie, bezpiecznie położyć swój zestawik. Ja sobie kładę swój zestaw, napływam troszeczkę dalej i później cofając się kładę zestaw na spadzie. Wtedy elegancko układa mi się on na danej głębokości. No, pogoda zrobiła się rewelacyjna. Aczkolwiek wolałbym, jakby wiało, niż taka tafla. Temperatura wody 14,23. No i zobaczcie, mamy już 10 metrów głębokości, a jesteśmy około 80 metrów, myślę, od stanowiska. Okej, 12 metrów wybiło, więc spokojnie możemy zawracać w swoim kierunku i położymy sobie zestaw. Wybiło nam 9 metrów, więc spokojnie możemy się przygotować. I teraz delikatnie, powoli napływając, możemy położyć swój zestaw.
powoli sobie płynę, a zestaw delikatnie spada na dno i układa mi się elegancko na spadzie. 7 metrów. Do tego kilka kulek. I ze 3 łyżki zanęty, jak mamy łyżkę. Jak nie mamy łyżki, to 3 rączki zanęty. Niestety, ale łyżka została na brzegu. Zanęta również rozproszona, rozsypana. Oj, dobra. Teraz trzeba umyć łóżeczkę. I wracamy do brzegu. To pięknie się wywozi, powiem wam, że jak nie ma wiatru, to jest Ameryka. No i dobra, czekamy. Ostatnia nocka przed nami. Ja czekam na swojego gościa, na Arka, który ma do mnie niedługo przyjść. Usiądziemy i chwilę dla was porozmawiamy. Tak jak wam wspomniałem wcześniej, ja mam tutaj gościa. Odwiedzi mnie Arek, opiekun łowiska Jezioro Wygonin oraz właściciel Booking Fish. Dzięki bardzo, Arek, za odwiedziny. Siemanko. Witam. Zacznę od tego, że ja chcę podziękować Arkowi, bo wybieram się tutaj, tak jak wspomniałem wam wcześniej, ze 3 lata i wiecznie nie mogłem się tutaj wybrać, bo zawsze coś. W zeszłym roku pod koniec telefon, rezerwacja, Arek mi tutaj pomógł w doborze stanowiska, więc jeżeli będziecie na pewno chcieli tutaj przyjechać, Arek służy pomocą. Rezerwacja, jestem i jestem bardzo szczęśliwy, więc dzięki ci bardzo, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wybieram i wybrać nie mogę. Mam nadzieję, że nas słychać, bo wiatr się rozhula coraz bardziej. Od czego zaczniemy? Wykorzystam ciebie, Arku, zadam ci ze 2-3 pytania takie orientacyjnie dla wszystkich karpiarzy, którzy chcą odwiedzić tą wodę. Zacznę może od tego, dużo o jeziorze Wygonin by można było mówić, ale też mi się wydaje, że dużo karpiarzy, dużo osób o tej wodzie wie bardzo wiele, ponieważ tutaj sporo osób przyjeżdża. Powiedz mi, czego mogą spodziewać się karpiarze, którzy przyjadą na jezioro Wygonin? Znaczy, pierwsza podstawowa rzecz to przede wszystkim natura, cisza, spokój, duże głębokości, silne ryby. Jest to duże, stare jezioro polodowcowe, w związku z tym ktoś, kto przyjeżdża z wody, czy też łowi na wodach, na stawach, jak to z reguły chłopaki gdzieś tam ze Śląska przyjeżdżają, mówię, ale duży staw. Bo oni łowią na stawach. Tak, to nie jest staw, to jest jezioro. Jezioro prawie 70 hektarów, głębokość ponad 22 metry, właśnie. Więc kawał wody. I tak naprawdę, co ciekawe, jest to woda podzielona jakby na dwie. Mhm. Czyli zatoka, około, nie wiem, 15-18 hektarów i kiedyś to była stara woda, to było jedno jezioro. Jedno. A to, co jesteśmy tutaj, gdzie siedzisz, na stanowisku numer 6, to było drugie jezioro. A to widzisz, to nawet ja nie wiedziałem. Tak, i gdzieś starzy górale z Pomorza. Ze Śląska. Tak, ze Śląska. Gdzieś tam kiedyś wspominali o tym, że ileś tam lat temu za dziada, pradziada się to wymyło, wypukało, nie wiem jaka jest tego historia, natomiast były to faktycznie dwie wody. Natomiast Wygonin, ja co ciekawe jestem teraz po powrocie z szacht. Szacht, tak. Gdzie woda fajna, piękna, ciekawa, rybna, natomiast woda w mieście. No, nie oszukujmy się, odrzutowce, właśnie. Autostrada. No i mamy tutaj jakby dwa przeciwieństwa. Tam jest ryby od groma, bo to woda, która nie wiem, tam ma 15-16 hektarów. Tutaj jest zrównoważony rybostan, bo jest dużo szczupaka, jest spora ilość karpia.
Natomiast tak usiadłem wczoraj wieczorem na krześle i tak siedzę i mówię, kurde, aż nic nie słyszę, dzwoni mi w uszach, bo taka cisza. No. Także to jest wygonin. Jeżeli ktoś szuka naprawdę rybnego stawu, to tutaj nie jest to do końca woda dla niego, ponieważ tutaj trzeba się jednak postarać, żeby tą rybę złowić. Tutaj można siedzieć na jednym stanowisku. Wystarczy czasami przesunąć ten zestaw o 2-3 metry 5 i połapać piękne ryby. I to już jest znaczenie, nie? Tak, także przede wszystkim jeżeli chodzi o wygonin, nie należy się bać głębokości. Właśnie. Tutaj się łowi z 11, 12, 13, 14 metrów. Słyszałem o rybie złowionej z 17 metrów. Proszę bardzo. Do 21 metrów jest tlen. No właśnie. No i tak właśnie Arek mówi, że tutaj osoba, która łowi na co dzień na dosyć płytkich zbiornikach, nie wiem, jeziorach, wodach, komercjach, niekomercjach, bo to jest nieważne, przyjeżdżając tutaj napotyka się na duże głębokości i tutaj trzeba troszeczkę wiedzy i umiejętności. I odwagi. I odwagi przede wszystkim, bo nie wolno się bać, nie wolno być przestraszonym, kurczę, że nie dam rady. Nie, zawsze się da radę, tylko trzeba odwagi, więc taka osoba tutaj przyjeżdżająca musi się przygotować na to, że tutaj łowimy na dużo, że powiem, głębszych partiach wody. Dokładnie. Tutaj trzeba te zestaw, te sześć, od sześciu, że tak powiem, w dół, zestaw trzeba wywieźć i nie wolno się bać. Odnośnie ciszy, no to tutaj, tak jak wspomniałeś, to jest racja, bo będąc gdzie indziej na zbiornikach, no to ciszy nam troszeczkę brakuje. Tutaj ja siedzę od kilku dni, siedzę tutaj na tygodniowej zasiadce, mam ciszę, mam spokój, nie mam tutaj osób, że tak powiem, trzecich, osób z zewnątrz. Jedynie zwierzyna tutaj w nocy, chyba to dzik jest, bo nawet nie wiem. Dziki, bo nie, lisy, no właśnie. Koziołki, jelenie, tak. Łosie, wilki. No, to jest pełen. No, to jest wszystko. Podchodzą do namiotu, ale naprawdę nie robią nic złego, więc tutaj natura jak najbardziej. Dobra, i teraz pytanie moje drugie. Jako właściciel Booking Fish zajmuję się tutaj rezerwacją i zajmuję się tym oczywiście, aby każdemu karpiarzowi coś doradzić, bo wiemy, że jeżeli jedziemy na wodę, której kompletnie nie znamy, warto czegoś się dowiedzieć, tak? Powiedz mi, jak sprawa tutaj, jeżeli chodzi z rezerwacją, jeżeli chodzi o doradztwo? Do ciebie bezpośrednio? Znaczy, wiesz co, generalnie tak, większość rzeczy jest umieszczona na stronie, bo wiele osób do mnie pisze, wiele dzwoni, pyta się o rzeczy, które są na stronie, co no, niestety bywa męczące, ponieważ... O rzeczy błahe. Tak, o rzeczy błahe, więc ja zawsze każdemu proponuję, by zapoznał się z regulaminem, z opisem łowiska, są na YouTubie zdjęcia z drona każdego stanowiska, każdego z wody. Każdego. Więc ktoś, jeżeli się pyta, czy duże, czy małe, czy takie, czy inne, warto prześledzić sobie internet, warto wejść sobie na stronę, poczytać, jaki jest regulamin, jakie są zasady rezerwacji, jakie są zasady płatności, kiedy trzeba płacić, ile trzeba płacić, cennik, wszystko jest opisane. Wszystko jest. Natomiast jeżeli ktoś no, już faktycznie ma takie pytania bardziej szczegółowe lub chce zgłębić tą wiedzę, oczywiście zapraszam do kontaktu, bo każdemu pomogę. Natomiast mówię, no i ilość jakby osób dzwoniących o rzeczy podstawowe jest, jest bardzo duża. No i przy tak dużym łowisku, przy tak dużym obłożeniu i przy takiej ilości stanowisk, naprawdę no to bym musiał zajmować się tylko i wyłącznie wygoninem od rana do wieczora i czasami. Wiesz, jak jest z karpiarzami, no to się porozmawia o tym, o tamtym, zejdzie się na inny temat, godziny nie. Tak jest, tak jest. Także to jest. Natomiast strona teraz w chwili obecnej budujemy jakby nową witrynę. Nowa witryna będzie zawierała to wszystko, co było na starej, plus opis każdego stanowiska, taki dokładny, głębokości, nawet będą informacje, czy jest to stanowisko nasłonecznione, bo to jest czasami też ważne, przyjeżdża się z rodziną, bardzo z dziewczyną, ważne. Czy będzie nasłonecznione, czy nie, czy jest głębokie, czy nie, gdzie łapać, jak łowić i tak dalej, więc myślę, że teraz też, bo oczywiście pod stanowiskami będą bezpośrednio podpięte linki z YouTube'a, z dronem, będą zdjęcia stanowisk, więc to będzie na pewno duże ułatwienie. Natomiast oczywiście, no mówię, ktoś przyjeżdża pierwszy raz, największy problem zawsze jest z tym, gdzie. Gdzie nie? Gdzie usiąść? No właśnie, to jest to. Moja odpowiedź zawsze jest jedna. Czego oczekujesz? Jeżeli chcesz złowić rybę i nie masz doświadczenia, usiądź na zatoce. Bo jest zawsze najprościej, najłatwiej. Głębokość maksymalna 5 metrów, dużo zielska, ale z kolei są to stanowiska, gdzie to łowienie jest dosyć ciężkie i druga rzecz jest taka, że to nie jest typowy wygonin. To jest taka, no, jak większość wód, 4-5 metrów, dużo zielska i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie ma te ambicje większe i oczekuje... I szuka wyzwań, nie? I szuka wyzwań i chce złowić tą rybę z głębokiej wody,
z 11, 12, 13 metrów, no to zaczyna się od dwójki i kończy się na 16, 17. Tutaj. Czyli ta druga część, na której ty siedzisz. Mhm. I oczywiście jest to część dużo bardziej urokliwa, no bo jednak zatoka z jednej strony jest droga dojazd do przystani, z drugiej strony z kolei stanowiska cały dzień w cieniu siedzisz. No tutaj te stanowiska przeprawowe, czyli dwójka, czwórka, trójka, czwórka, szóstka, 7, 7B. Najpiękniejsza część Wygonina, co prawda no przeprawa, no ale coś za coś. Coś za coś. Coś za coś. No i dobra, fajnie. Ja ci, Jarku, bardzo dziękuję, że znalazłeś tutaj chwilkę, bo wiem, że siedzisz też na drugiej, w drugiej części jeziora. Wiem, że również masz fajną, piękną rybkę. Tak jest. Więc bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę czasu. Ja oddaję się dalej swojej tutaj zasiadce i swojemu relaksowi, bo znajduję się obecnie na stanowisku numer 6, które jest tak jakby naprawdę odcięte, wyłączone i tutaj tylko bijesz się z własnymi myślami. Będziemy kończyć to jeszcze raz. Dzięki ci bardzo. Dziękuję. Ale piękna rola. Wow. Przepiękne branie, chyba jest około 15, ale odpaliło. W ogóle się nie spodziewałem. Szykowałem sobie obiad. Podczas brania, kiedy kuchenka była odpalona, trzeźwy umysł, w sensie przytomny umysł, aby po braniu wrócić się i wyłączyć kuchenkę. Niby mała głupotka, ale jaka bardzo ważna. No i przepiękne branie. Zobaczymy, co tam na końcu jest. Ale pojechał. Ale bije. Wow. Zobaczcie sami. Zestaw w wodzie dwie doby, jeżeli dobrze pamiętam, zestawienie dwóch kulek tonących, na pewno tuńczyk z pieprzem, nie daje za wygraną. Nie mam pytań.
piekielnie silna ryba. Coś wspaniałego. Ajajaj, jeszcze nie. Yes. Ale piękny. Jest. Zobaczy tego konia. No, myślę, że taka zdrowa siedemnacha będzie. Zadowolony. Ja nie mogę. Wow. Wracamy na brzeg, ale jestem szczęśliwy, ja pierdziele. Wow, to jest to. Widzieliście tą rolkę? To możecie się domyśleć, co tu się wyprawia, co tu się dzieje. Przerosło to już moje maksymalne oczekiwania i moje marzenia, jakie miałem wobec tutaj jeziora Wygoni. Coś pięknego. Kurczę, aż mi głos drży, jestem tak podniecony, jestem tak szczęśliwy, naprawdę. 18 kilo szczęścia z Wygonina. Piękna sprawa. Golec. Pach. Oto i on. 18 kg czystego szczęścia z jeziora Wygoni. Ale jestem szczęśliwy, ja nie mogę. Przepięknie, przepiękna ryba, przepiekielnie silna ryba. Wow. Ale te ryby tutaj mają gdzie uciekać, jest głęboko. Wow, aż się cały trzęsę, jestem taki podjarany. Ale szczęśliwy, to jest najważniejsze. Piekielne 18 kg z Wygonina. Wow. Odpaliła druga miejscówka. Druga miejscówka daje mi rybę. Bardzo wierzyłem w to miejsce, bo było one książkowe, idealne. Było przepiękne. Położyłem tam zestaw 2 dni temu i zapomniałem o nim. Minęły 2 doby tak naprawdę, bo 2 doby minęły kilka godzin temu. I po 2 dniach odpaliło. Piękny golec, 18 kg. Na włosie 2 razy. Tu na peper. Tuńczyk z pieprzem. Dwie kulki tonące 20 mm. Woo! Tą rybkę i całą z osiadki, i wszystkie ryby, a to jeszcze nie koniec, dedykuję Karolci, która tutaj miała być ze mną. Kotuś, ja wiem, że chciałaś, ja też bym bardzo chciał, ale niestety choroba
zrobiła i poszykowała nam nasze plany, ale spokojnie, jeszcze wrócimy tutaj w tym roku. To jest ryba dedykowana Tobie. Kocham Cię, trzymaj się. Ja idę rybkę wypuścić i emocje muszą troszeczkę opaść i robię sobie drinka. A co? Wow, poszła, przepiękna ryba, myślę, że tu już za dużo nie będę mówił, bo już dużo zostało powiedziane, krótko, zwięźle, pamiętajcie, róbcie to, co uważacie, róbcie to, co kochacie i róbcie to, co podpowiada Wam głowa i serduszko. Kamil Okar Fishing, trzymajcie się. Za moimi plecami nadciąga chyba Katrina. Burzą wygoni mnie przywitał i burzą chyba wygoni mnie będzie żegnał. Przede mną ostatnia doba, czas na wywózkę dwóch zestawów. Lecz chyba troszeczkę poczekam, bo myślę, że to kwestia 5 minut, jak tutaj nas dopadnie i będzie naprawdę na bogato. Pięknie. Grzmi się. Błyska się, czyli będzie ciekawie. No tak też pogody zapowiadały, że troszeczkę teraz popada i dzisiaj w nocy i jutro w ciągu dnia, więc jestem po części przygotowany na to. Dobrze, tak jak wspomniałem, no przede mną dwie ostatnie wywózki i kończymy powoli tą piękną przygodę na wygoninie. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, bo jeszcze kije w wodzie. Noc przede mną, poranek przede mną, a tutaj ryby z oporanku są bardzo, bardzo aktywne. Wow! Spełniłem tutaj swoje marzenia już w 100%, ale jakby jeszcze taka wisienka na torcie, to byłbym już chyba przeszczęśliwy. Aczkolwiek jestem bardzo szczęśliwy. Trzymajcie się, ja biorę się za wywózkę. No i widzimy się, nie wiem kiedy, zobaczymy. Zobaczymy od sytuacji, jak się będzie rozwijać. Trzymajcie się. Zobaczcie, po burzy wychodzi słońce. No coś pięknego. Ale moc. I tutaj druga niespodzianka. Mam nadzieję, że będzie ją widać. Tęcza. Wspaniale. Wspaniałe widoczki nad wygoninem. O, coś pięknego. Zobaczcie, jaka woda czysta, jak wszystko widać. No jeszcze chwilę poczekamy. Myślę, że zaraz przejdzie deszczyk. No i wozimy. Dwie nieszczęsne wędki, które czekają. Aczkolwiek tu coś znowu się szykuje chyba.
No ma to miejsce coś w sobie, to trzeba przyznać. Dobra. No, chyba jednak nie przestanie padać, bo się rozkręca znowu. Co zrobisz? Co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz? Trzeba przetrzeć obiektyw. No dobra, ja uciekam dalej i dalej oczekuję. Jak będzie okienko pogodowe, to na pewno wywieziemy swój zestaw i jeszcze wam go pokażę. No to lecimy z ostatnią wywózką. Deszczyk przestał padać. Kładziemy zestaw swój na głębokości około, tam jest 6-7 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz za pasmem tutaj tych tutaj zieleni podwodnej. Obierzemy odpowiedni kierunek. I lecimy. I za pasmem tego ziela będziemy kłaść ostatni zestaw. Zasypiemy samymi kulkami tym razem. I czekamy na jakiegoś ostatniego grubego zwierza. Widzimy, fajnie już ten pas zieleni się kończy. Widzicie, jaka fajna miejscóweczka tutaj. I kładziemy ostatni nasz zestaw. Okej. Rozsypiemy dosyć obficie, z 3 garście kulek, 4. Niech jedzą i rosną. Zestaw, z którego była ostatnia ryba, największa jak na razie, położony. Zasypany samymi kuleczkami i pozostaje nam czekać. Wywieziemy jeszcze teraz jeden zestaw na squida i ostatnia doba przed nami. Nie strasz, panie. Ten dźwięk oznacza wszystko. Jedziemy ze squidem. Squid w kombinacji 2x20 tonąca, do tego mała PV-eczka, do tego troszeczkę jedzenia i wieziemy. Ciężarek na zrywkę 250 gram, przypon, kulki, PV-ka
i jedziemy tam. Tutaj zestaw położymy troszeczkę głębiej. Położymy gdzieś go na 8-9 metrach. Nie wieje, woda jest spokojna, więc myślę, że nie będzie problemu z odpowiednim położeniem zestawu. Nie będziemy musieli napływać. Do tego dorzucimy troszeczkę zanęty i wydaje mi się, że wystarczy. To miejsce obławiam od samego początku, więc troszeczkę na pewno towaru tam jest regularnie nęcone, sypane, ale jak na razie nie ma stąd żadnego brania, więc nie chcę za dużo dorzucać, ale ja tam wierzę w swoje miejscówki i prędzej czy później coś odpali. Jak nie tym razem, to na pewno następny. Mamy 8 metrów, możemy spokojnie położyć swój zestawik. Elegancko, czuć było dobicie do dna. I ostatnie grube nęcenie. Zobaczcie, jak Fish Cloud Mix robi fajną chmurę, która sukcesywnie sobie osiądzie na dnie. Ok, wracamy do swojego namiotu. I pozostaje nam teraz czekać. Ostatnia doba przed nami, ostatnia wywózka zrobiona. Czas teraz na ciepłą zieloną herbatkę, ciepły śpiwór i pozostaje nam czekać. Ostatnia doba na jeziorze Wygonin. Mamy 5:30, jeszcze poranna chrypa. Uwierzcie mi, że wstać o tak młodej godzinie w takim miejscu to jest coś przepięknego. Tutaj ryba uaktywnia się bardzo o poranku. Mnóstwo spławów, ptaki śpiewają, zwierzęta się budzą do życia. Wyobraźcie sobie, że nagrałem to, lecz chyba raczej nie będzie tego widać. W tamtym narożniku jeziora malutkie sarenki przeprawiały się w tom i z powrotem, tak jakby robiły poranną zaprawę, poranny trening. No miejsce wyjątkowe, miejsce bajeczne i z samego rana naprawdę budzi się do życia. Coś przepięknego. Myślę, że jest to kolejny atut naszej pasji. 5:30 i jezioro budzi się do życia. Wspaniały temat. Ja jeszcze czekam na morze, ostatnie branie, bo ryba tutaj nad ranem jest jak najbardziej aktywna i jak najbardziej można czekać na to branie. I powoli już będę brał się za pakowanko. Jeszcze czeka mnie przeprawa, 400 km do domu i wracamy na chwileczkę do obowiązków i do życia codziennego. Ale jeszcze zaparzę sobie kawki i jeszcze podelektuję się tutaj tym pięknym wygonińskim jeziorem z samego rana. Isiu, witajcie ponownie. Poranek na pusto, bez żadnego brania. Rybki troszeczkę były aktywne, ale nie przełożyło się to zupełnie na brania. Chciałem wam pokazać jedną rzecz. Zobaczcie tam z tyłu. Pamiętacie czasy, jak jeździliśmy na ryby rowerem z plecakiem i z wędką przywiązaną do ramy?
I dało się radę? Dało się radę. A teraz tego sprzętu jest tyle, że głowa mała. Czasami nas to denerwuje, ale i tak czy tak przymykamy zawsze na to oko. Ja kończę, przede mną przeprawa, przepakowanie się do busa i ruszam w drogę. Ale na zakończenie, na podsumowanie będzie jeszcze czas. Chcę wam jeszcze na sam koniec pokazać stanowisko numer 6. Tutaj od strony wody przypływacie od tamtąd, stamtąd, z miejsca, gdzie odbywają się przeprawy. Stanowisko numer 6. Na stanowisku sporo miejsca do rozłożenia jednego dużego namiotu bądź dwóch mniejszych, bądź też jednego dużego namiotu oraz tutaj z boku drugiego namiotu mniejszego. Na stanowisku między stanowiskiem 6 a 7 jest kibelek do skorzystania. Miejsca ogólnie jest bardzo dużo, więc spokojnie jesteśmy w stanie tutaj cały tydzień przekoczować i rozbić potrzebny biwak. Pokażę wam, mówię, stanowisko numer 6 na samym końcu do siatki, abyście wiedzieli, ile tutaj jest miejsca. No i ogrom wody do obłowienia tutaj, tu. No jest tego miejsca naprawdę tutaj sporo, jest gdzie postawić swój zestaw. Ok, tak jak powiedziałem, jest spakowany, teraz przeprawa w miejsce, gdzie mam busika, tam się przepakuję do busa. Pożegnam się z wami i lecę do domu. W kontakcie. Ja już przeprawiony, spakowany, gotowy do wyjazdu. Bardzo zmęczony, ale również bardzo szczęśliwy. Kończę tą tygodniową zasiadkę nad jeziorem Wygonin. Nigdy bym się nie spodziewał, że tak to się wszystko potoczy, że będzie to zasiadka tak udana. Za dużo już nie będę mówił, ponieważ podczas trwania tego filmu już bardzo dużo powiedziałem. Serdeczne podziękowania jeszcze raz dla Arka, który tutaj ogarnął mi, że tak powiem, tą zasiadkę. Serdeczne buziaczki i serduszko dla Karolci, bo wiem, że tutaj miała być ze mną, ale no niestety choroba troszeczkę pokrzyżowała nam plany, ale jeszcze to nadrobimy. I chyba to wszystko. Ja wam dziękuję serdecznie za to, że dotrwaliście do końca filmu. To jest nie koniec, bo planuję tutaj jeszcze jeden przyjazd w tym roku. Planuję tutaj jeszcze jedną zasiadkę późniejszą jesienią, więc również postaram się coś tam dla was skręcić i wrzucić na kanał. Jeszcze raz dziękuję bardzo, trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube Kamil Okar Fishing. Zawsze to motywuje, zawsze to napędza do działania. W kontakcie, Kamil Okar Fishing. Siemanko, hej!